Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mówi Jarosław z Krakowa. Rozważania nad listem do Rzymian śladami Pawła 4 stycznia. Wyznaczony do. Wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej. List do Rzymian, 1 rozdział, 1 wiersz. Na początku apostoł mówi o sobie. Do tej pory dowiedzieliśmy się, że jest niewolnikiem Jezusa Chrystusa i Bóg powołał go na apostoła. Teraz pisze, że został wyznaczony do głoszenia Ewangelii. Ten trzeci czynnik zawiera dwie myśli Pawła. Po pierwsze, Paweł został wyznaczony do Ewangelii. Jest to ciekawy zwrot, bowiem słowo powołanie lub wyznaczenie zawiera ten sam rdzeń, który oznacza również faryzeusza, tego oddzielonego. Dlatego Andreas Nigres pisze, że zanim Paweł stał się chrześcijaninem, był już oddzielony, wyznaczony. Jako faryzeusz oddzielił się sam dla zakonu. Teraz Bóg oddzielił go do czegoś całkowicie odmiennego. Paweł, który sam się oddzielił dla zakonu, teraz jest oddzielony przez Boga dla Ewangelii. Dlatego już pierwszy wiersz listu do Rzymian stwierdza napięcie między zakonem a Ewangelią jako sposobami zbliżania się do Boga. Tego rodzaju napięcie przebiega przez cały list. Druga myśl charakteryzująca trzecią cechę Pawła odnosi się do Ewangelii Bożej. Zwrot ten spotykamy po raz pierwszy w tym liście. Paweł ponadto podkreśla, że Ewangelia pochodzi od Boga. Nie będziemy teraz rozważać słowa Ewangelia, dosłownie dobra wieść, gdyż stanowi ono samo sedno listu do Rzymian i jest znacznie, będziemy badali w dalszym ciągu studium. Chcę jednak podkreślić, że Ewangelia pochodzi od Boga. Słowo Bóg jest najważniejszym słowem w tym liście. Bóg nie tylko powołał Pawła, ale też jest autorem Ewangelii. Paweł i inni apostołowie nie są autorami dobrej wieści. Zostały one objawione im przez Boga, który też ich powołał i wyznaczył do ich głoszenia. Prawda, że Bóg jest autorem Ewangelii, stanowi pierwszy stopień 6-punktowej analizy Ewangelii, którą Paweł przedstawia w liście do Rzymian, 1 rozdział od 1 do 6. Będziemy rozważali te punkty w kolejnych dniach. Teraz istotne jest uznanie faktu, że najważniejszą sprawą w życiu apostoła było posłannictwo Ewangelii. Ono przeobraziło go z faryzeusza w chrześcijanina. Ewangelia powołała go do poświęcenia życia dla jej głoszenia, podobnie jak każdego z nas. Dlatego Ewangelia będzie kierować i naszym życiem, tym, co czynimy i jak myślimy. Bowiem według apostoła w Ewangelii jest moc Boża. Dziękuję.